Raz. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejnym oczywiście odcinku z tej strony Mietek. Ja was witam w serii Bracia Polskiej Farmie. Oczywiście po dzisiejszym filmie wracamy już na spokojnie oczywiście na kanał z odcinkami. Na początku materiału standardowo proszę o zostawienie lajkacza w górę oczywiście po dzisiejszym filmie. Subika na kanale zostawcie, bo lecimy po 40 tysięcy subskrypcji. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z hashtagiem. Hashtagiem dzisiejszego filmu nie będzie hashtag nowa seria. Nie, napiszcie nowa. Ja się przypnę serduszko, zapraszam Cię na grupę na Facebooku. Szwagry Pipcia, link masz podany oczywiście w opisie. I zachęcam wszystkie nowe osoby, które jeszcze nie słyszały o stronie Eneba. Eneba oczywiście zajmuje się, jest to strona, dzięki której możecie sobie zakupić gry na wielkich wypromocjach, wyprzedaży. Także naprawdę zachęcam, skorzystać oczywiście linku w opisie. Także zapraszam do tej strony, odwiedźcie, zakupujcie gierki, bo nie musicie przepłacać, wystarczy, że tam wbijecie. O co widzowie chodzi z tym hashtagiem, hashtag nowa? Chodzi o to, nie wiem czy widzieliście, na społeczność was widzowie zapraszam. Zapraszam tutaj wszystkich drogich tutaj widzów tego kanału oczywiście do obejrzenia tutaj społeczności. Dlatego iż po prostu na społeczności jest ankieta dotycząca nowej serii. Ankieta dotyczy nowej serii, a dokładnie wyboru mapy. Macie tam widzowie mapę do wyboru Sokole i mapę oczywiście Połowa. Tylko tak, jeżeli się widzowie decydujecie się już naprawdę, jaką byście chcieli mapę oczywiście wybrać, to pozwólcie, że widzowie teraz oczywiście na odcinku wam parę rzeczy wyjaśnię. A mianowicie, jeżeli chcecie mapę Połowę, jest to nowa oczywiście mapka, która wyszła na live'a, znaczy się na ModHub'a. Jest to mapa ta, która oczywiście gramy teraz na live streamach. Ten, kto wbija na przedłużane live'y, ten wie dokładnie bardzo dobrze, jak oczywiście widzowie wygląda i się prezentuje ta mapa. Więc jest to właśnie mapa Połowa. I teraz tak, jeśli chodzi o tą mapkę, to wysłuchajcie mi teraz bardzo dobrze i uważnie, na czym ta mapa by polegała, jakby wyglądała ta seria. A więc, jak dobrze wiecie, mapa Połowa jest taką mapą, gdzie większość tak naprawdę na tej mapie znajduje się tylko same pola. Bo tak prosto jest ta mapa z reala zrobiona, nie? Większość tam jest widzowie samych pól, no i jest tam mała wioska. Więc głównie ta oczywiście mapa i te odcinki by się opierały na tym, że byłyby to odcinki prace polowe. Nie za dużo by było widać tej fabuły, wiecie o co chodzi, jakaś fabuła, nie? No takie akcje, wiecie, że ktoś tam przyjechał, jakaś policja, coś tego. No wiecie ogólnie, jak się nasz content opiera na tym YouTubie, nie? Więc to jest, widzowie, mapa generalnie ciężka do zrobienia takich odcinków, bo po prostu jest mało takich budynków tam, wiecie, bo tam jest ogólnie sama wioska i tam mało bardzo budynków, także sąsiedzi tam, no ciężko, nie? Ale z drugiej strony, jednak Farming 22 pozwala mi widzowie na to, że po prostu było troszeczkę więcej osób na serii. Więc jak najbardziej, mapka też w sumie spoko jest. A druga oczywiście widzowie opcja to jest właśnie taka, że mapa Sokole. A mapa Sokole widzowie różni się tym od Połowy, że jest to mapka dosyć fajnie rozbudowana, z polskim oczywiście fajnym klimatem, bo są, wiecie, tereny są też takie pola fajne, malutkie. No ale mapa tym się po prostu będzie charakteryzowała, że po prostu seria będzie lepsza. Dlaczego? Bo będą właśnie te odcinki takie typowe, fabularne, te co były zawsze w Farmingu 19. Wiecie, policja, takie sprawy. Bo wiecie jak ta wygląda sytuacja. Tam jest jednak widzowie rozbudowane, więcej jest budynków, więcej takich fajnych miejsc, gdzie to się po prostu może, wiecie, jakiś zrobić na przykład, nie wiem, że ktoś po prostu ma plantację marihuany. No wiecie, jest to po prostu fajnie rozbudowane. Ale już by to widzowie była taka seria, gdzie byśmy mogli tylko widzowie nagrywać z Pipciem. Bo no więcej sąsiadów widzowie nie dałoby rady, bo tam jest po prostu taka mapa, gdzie muszę wybudować sobie samemu gospodarstwo. I to po prostu gospodarstwo byłoby tak jakby, bo tam nie ma takiej zbytnio wioski, wiecie, że no kilka sąsiadów, jedna wioska i wiecie, wszystko fajnie, nie? Tam po prostu jednak gdzieś domek jest, tutaj stoi, kolejny domek gdzieś za 5 km, kolejny za 2 km. Także, no tam ciężko by było, żeby po prostu grać ze sąsiadami, nie? Także tutaj zostaje tylko seryjka na dwie osoby. To zależy od was. Ty chcecie bardziej tą mapę Połowę, ale, tak jak mówię, prace polowe, ale nie mówię, że nie. Nie unikam, że fabularnych odcinków by nie było. Dałoby radę zrobić, bo jak wiecie, Boczkowo, seria na Boczkowie, była mała mapa, więcej było pól, nie było budynków, a dało się. Naprawdę da się zrobić, także nie wiem, no to jest kwestia dla was tak naprawdę, no nie wiem, decydujcie, macie ankietę, także no
Ja mu się mieć czarno na białym, no nie wiem co chcecie. Ja ją troszeczkę tutaj objaśniłem, co i jak by to wyglądało. No nie wiem, no tak powiedziałem wam tak pokrótce, jakby dało radę zrobić. Jak mówię, jak mapa połowa, to dochodzi nam dwie osoby minimum. Ja, Pipciu, i jeszcze mogę wziąć dwie osoby do nagrywania. Także tutaj pamiętajcie, że no jest troszeczkę, będzie seryjka bardziej rozbudowana, bo mogę wziąć do tego jeszcze dwie osoby dodatkowe, także... Albo nawet i trzy, także pomyślcie nad tym, a jeśli chodzi o sokole, to już tak problematycznie by było z tymi osobami, bo naprawdę, no one byłyby te osoby zbędne jako sąsiedzi, ale przydatne jako na przykład granie aktorów, policji, karetki, taki sprawnie. No, także mówię. Kwestia zostaje tutaj tylko dla was, także decydujcie. Dobra, a teraz widzowie, wracając do dzisiejszego filmu, to łapkę dajcie w górę, dostawcie w górę po dzisiejszym filmem. Jeśli chodzi o serię Bracia Polskiej Farmie, to w dzisiejszym odcinku. Jak wiecie, przyjechałem tutaj, bo chciałbym, oczywiście widzowie, jest to działka. Całościowo, nie? Działka oczywiście wraz z tym polem, które jest oczywiście tutaj przydzielone do tego pola. Więc tak, działka prezentuje się właśnie tak. Jest to działka, która widzowie jest na sprzedaż. Dokładnie widzowie. Oczywiście widzowie ta cała działka widzowie jest na sprzedaż. Pokazuję wam tutaj generalnie widzowie w całości, czyli ten dom, ta obora, no i tutaj widzowie coś, jakiś fundament został budowany. Te drzewka, no wszystko ogólnie widzowie tutaj jest wraz z tym polem. To oczywiście widzowie działka jest dokupna. Wartość oczywiście widzowie... bo jest licytacja. Wartość oczywiście, widzowie, aktualnie, ktoś tam tutaj podbija stawkę, ale aktualnie ta cena stoi na 250 tysiącach złotych. No i pytanie dla was, czy po prostu nie kupić tej gospodarki i po prostu zacząć powoli już te Bracia Polskiej Farmie, no, ruszać, nie? Ruszać oczywiście tą serię do przodu, więc napiszcie mi w komentarze, czy kupić tą działkę. Skąd pieniądze? Chciałbym, widzowie, te pieniądze, które są w stodole, oczywiście ten Volkswagen, co tam stoi, ten transport. Transport, tak się nazywa. To oczywiście widzę, tam stoi ten w garażu. No chciałbym po prostu widzę wykorzystać to auto i te środki, te pieniądze, które są tam oczywiście ukradnięte, właśnie kupić tutaj to, nie? No wiecie, policja oczywiście widzowie nie są mi tak znaleźne, a ja po prostu sobie z policjantami jakoś tam poradzę. Myślę, że jakaś łapówka, coś tam tego i wiecie, nie? I myślę, widzowie, że tę gospodarkę jestem w stanie kupić, nie? Ale mówię, napiszcie w komentarzu, co o tym w sumie sądzicie. Mam nadzieję, że no chyba kupimy, nie? 250 tysięcy, bo jest tak. To ta działka z tym polem oczywiście, z tym o co tam jest po prawej stronie, o to pole, wraz z tym polem i z tym polem, czyli dwa pola dodatkowe, czyli to, czyli trzy pola, więc 250 tysięcy za tą działkę i za te trzy pola. Myślę, że to jest naprawdę fajna, dobra stawka, myślę, że coś na początek tej seryjki. Jeśli chodzi o gospodarkę, to my od razu, jak widzowie, jakby co, będziemy to rozbudowywać, nie? Bo tak, zostawię tylko dom. Bramę się wyrzuci, wszystko w koło i to stodołę się rozburzy, ten stary kibel wraz z tymi tutaj z tą nową budową, co ktoś tutaj buduje, nie? Także to zostanie widzę jakby co wyrzucone, tutaj to się wytnie te drzewa jakby co, no i tak jak mówię, nie? Decyzja należy do was, tak jak mówię, piszcie w komentarzu co sądzicie oczywiście tą co nową serią, nową serię do Farminga 22. Poczekajcie, widzowie, sobie tylko kamerkę poprawię. Dobra, kamerka oczywiście poprawiona. Także mówię, decydujcie oczywiście, to dla was należy decyzja, bo to wiecie, bo to wy będziecie oglądać, ja będę to tylko nagrywał, ale też fajnie, jakbyście dobrze wybrali, bo tak naprawdę jak mi się będzie fajnie nagrywać, to wam będzie się to fajnie oglądać, wiecie, to działa tak naprawdę z dwie strony, to tak naprawdę działa z dwie strony, także wiecie o co chodzi, nie? Łapęcie w górę po dzisiejszym filmie, wracamy w zawieszenie na gospodarkę, bo chciałbym sobie tam wrócić, wiecie po co? Chciałem wam pokazać tego mojego 3P-ka, którego oczywiście znalazłem, 3P-ka ma pistolet. Chciałbym wam widzowie go pokazać, bo odpalę go. Na dzisiejszym odcinku spróbuję go widzowie oczywiście sobie tutaj go odpalić. Zobaczymy widzowie jak go chodzi, jak on będzie się generalnie kapitalnie prezentował. Także usłyszycie widzowie ten dźwięk kapitalny. Ja się muszę widzowie napić, bo wiecie, ciężko tak bez wody, nie? Tak trzeba się widzowie napić, trzeba widzowie tutaj gardło schłodzić, bo dużo się gada, widzowie to też się chce się pić, nie? Tak jak mówię, wszystko się powoli rusza. Mam nadzieję, widzowie, że dobrze wybierzecie, będzie dobry wybór. Z tą gospodarką, z tą seryjką, pamiętajcie co mówiłem o mapie Sokole i o mapie połowej, jakby to wyglądało. Mapa połowa, więcej prac polowych. Nie unikam, że nie będzie fabuły. Żeby tak nie było, nie unikam, może być, może nie być. Połowa, więcej ludzi na serię, bo to jesteśmy w stanie ogarnąć. Sokole, więcej fabuły, mniej prac polowych.
Ale prace, no to, no wiecie. Mniej prac polowych, ale więcej fabuły, ale też prace polowe. Ale za to mniej osób na serii, bo tylko ja i Pipciu. No i bo tak naprawdę, bo tam jest, wiecie, jak tam wygląda ta mapa i ukształtowanie tej mapy, nie? Także tak to nam tylko zostaje. Kurwa, cholera, ja się nie mogę zmieścić tutaj, dobra. Jadę tą ścieżką, bo tamto mi się coś nie chciało jechać, bo tam troszkę bardziej dalej jest. Dobra, jedziemy tędy, nie? Jadę wam tego 3P-ka pokazać, nie? Bo ja jeszcze wam nie odpalałem wam tego 3P-ka na odcinku. Także dzisiaj tym się zajmiemy i tego 3P-ka wam odpalę na odcinku, nie? Żebyście słyszeli i zobaczyli, jak on wygląda, nie? Czekajcie, jest, bo tutaj jest gospodarka, dobra. Zajeżdżamy tu tędy. Dobra. Auto sobie postawię z tyłu na gospodarstwie. A jeśli chodzi o tą działkę, to tą działkę chyba też mogę sprzedać. Zobaczymy w sumie, jak to będzie, nie? Bo papieru na to w sumie nie mam, bo nie posiadam papierów, nie? Ale też mogę to sprzedać, nie? Dobra. Idziemy oczywiście tutaj z tyłu. Dobra. Stoi ten szypek. Teraz tak, ja wam go odpalę. Wy sobie go, widzowie, oczywiście usłyszycie. To auto, widzowie, gdzieś widziałem wcześniej wtedy. Tam jak zakręcałem, pamiętacie, że mi jechał, nie? Jeżeli mi jechał, to właśnie widziałem to auto. To prawdopodobnie, widzowie, jakaś mafia jest albo cokolwiek, nie wiem, w sumie, nie mam pojęcia. Ale dziwne, podejrzane to auto jest. Dobra, oczywiście bierzemy tak. Odczepimy sobie ten wałek, bo ten wałek jest nam niepotrzebny. Dobra, zapalamy. Dobra, czypek oczywiście pali. Czekajcie, widzowie, ja sobie oczywiście tylko, widzowie, zamknę tutaj sobie pokrywę od czypeka. To się chyba tutaj zamyka. Dobra. Elegancko. No i zobaczcie, tak, widzowie, się prezentuje ten czypek. Czypek oczywiście, widzowie, jest sprawny. Działa. Także będzie, widzowie, jak naprawdę najprawdopodobniej użytkowany na nowym gospie oczywiście wybudowanym. Także czypek, jak widzowie, najbardziej działa. Oczywiście szłatwa są. Kogut tak samo jest oczywiście, także działa wszystko super fajnie. No, kapitalny sprzęcik, nie? Tam widzowie będę gadał. Naprawdę, widzowie, kapitalny sprzęcik. Wszystko chodzi tak, jak trzeba. Myślę, że widzowie, że będzie użytkowany na nowej serii, na nowym gospie, nie? Jak się zakupi, za te pieniądze oczywiście, co tam, widzowie, mam w tym stole do tego auta, nie? Bo tu zobaczcie, widzowie, jeszcze tutaj stoi, nie? Jep! O, widzicie? Stoi oczywiście, nie? I kaska jest. Dobra, bramę zamykamy. Czekajcie, bo to auto tam stoi. Se w krzaki wejdę. Troszeczkę się, widzę, porozglądam, o co chodzi. Bo auto, widzę, widzę, stoi, jest tak rozebrane. Nie rozebrane, tylko po prostu. Aha, ktoś tam klapę sobie otworzył. Czekajcie, widzę, ja przybliżę kamerę. Tak, stoi, jak możecie zauważyć, widzę, stoi. Auto stoi i drzwi są otwarte. Lewe drzwi są otwarte, oczywiście od kierowcy. Jakiś Mitsubishi. Po logo oczywiście tutaj rozpoznaję. Mitsubishi stoi. No i nie wiem, widzowie, generalnie na razie stoi. Dobra, zamknął klapkę. I zamyka chyba drzwi. Tak, dobra, jedzie. Czekajcie, widzowie, ja się schowam. Dobra, jedzie. Jedzie! Dobra, widzowie, bo on do mnie przyjechał. Ty, a to może, widzowie, jest ten gość od tego? Ty, może, widzowie, to jest ta mafia od tych pieniędzy? Dobra. Witam, panu! Olo! O, jest, kurwa, złodziej! Czego pan tutaj szuka? Czego pan szuka tutaj na moim gospodarstwie? O, co my tutaj mamy? Jakaś nielegalna broń! Panie, dobra, ręce do góry! Ręce do góry! Jakie sprawy, o co panu chodzi? Ale to jest z tego! To jest napad! Gruby z tej strony, kurwa! Wszystko się nagrywa! To jest napad! Proszę opuścić tą broń! Moja kasa, gdzie kasa jest? Skradziona kasa jest. Jakie pieniądze? Ja nie słyszałem żadnych pieniędzy, o co panu chodzi? Daj pan kasę, czy nie? Czy na łeb i... Ale ja nie rozumiem żadnych pieniędzy, o co panu chodzi teraz? Szef nie będzie czekał, kasę dawać, proszę. Jakie pieniądze? 2 miliony. Dobra, ale proszę opuścić tę broń. Worki z pieniędzmi gdzie są? Ja nic nie mam.
Facet z fioletową koszulą uczy farmatku. Taką dużą gołę kukurydzy. Ja nic nie wiem, o co chodzi. Ja no tutaj tylko mieszkam. Pan se żarty taki ze mnie robi? Dawaj kasę, kurwa, facet. Ale ja nie rozumiem, proszę puścić to, bo to jest napad. Jeśli ktoś nagrywa, pójdzie na policję. Strzelam. Ale co ja mam panu dać, jak nic nie wiem? 10. Dobra, pokażę 9. panu. Mogę, ja się odwrócę, tylko ręce daję na dół. Daję panu, jak pani pokaże. Panu daje 24 godziny. Jak kasa dobra, się nie ale ja się muszę przygotować. Ja mogę panu pokazać, że to mam. A gdzie pan ma to? Mieli ma to? Czy mogę puścić ręce? No, mogę puścić. No, ale proszę tam, no. Bo na lufle pan panu ma. Ale proszę puścić tą broń, dałoby radę? No nie za bardzo. Dobra. Tutaj chcę sylola jest. Aha. I co tam pan barwy? Mógł ze mnie robić? No, pieniądze są, auto jest, ten taki, ten Volkswagen, tak? Volkswagen? No. Golf. Tak, no to on tam stoi. I tam worki z pieniędzmi są. No jak to zamknięte jest, co zało? No to proszę bardzo. Ale proszę mi nic nie robić. No i tam auto jest, za siwnikiem. Proszę sobie zobaczyć. Ja kasa! Jest! Wszystko jest. Yep. Wszystko jest, muszę policzyć wszystko, że jest. Aaa, mam kurwa złodziejaszka! A nie! Kurwa szef mi zabije! Mamy sukinsyna! Aaa, szef ci kurwa zajebie mój. Nie, no dobra panie, odbieram panu już. Facet! Ale proszę do mnie bez tej broni. No to jednak pana... Aaa, mój ten, suchy! Jaki co ty tu robisz? Kolego mój, co ty cię uwiążą tutaj? Ty czekajcie, ty, tam widzę jej broń leży, czekajcie, tobie ją podniosę. Szybko. Słuchaj, gdzie ty jesteś? Ja tutaj widzę pierwsze podniosę to broń. Co robisz? Proszę się usunąć, kurwa, pierdolę pana tam w łeb. On ci to wiązą, tak? Czekajcie, widzę, spróbuję pierwsze broń podnieść, ale nic mi się uda. Szybko. Gdzie mam broń bierze? Syki, sunie. Ej! Bierzesz tym. Bierzesz tu. Nie! Ma 24 godziny, pan powiedzie, że ma 24 godziny. Dobra, przyjeżdżam z puścikami. Przyjeżdżam z moim szefem. Inaczej policzymy. Sukinsynie malutki kurduplu. O kurwa. Ma 24 godziny. Ręce trzeba wybrać, jakby co? Jak nie pieniędzy nie oddasz, nie wyjedziesz to foronetko, to gospodarka pójdzie na śmietnik. Pan pójdzie z dymem, kurwa, i raz ale jak na śmietnik? O co chodzi? Ale w sensie jak na śmietnik? Po prostu. A co, zostanie wszystko spalone mi tutaj? Przyjeżdżam wieczorem. Jak nie będzie kasy tutaj forsy, pan sobie żarty ze mnie robi, tam kurwa, tam jest, to jest z pszenicą, worek z pszenicy. Nie, na pewno będzie pieniądze. Gdzie są pieniądze prawdziwe? Nie no, tej furgonety co, kurwa, nie? Ale to nie są pieniądze, to jest jakieś... A są pieniądze prawdziwe, no takie same worki, jak tam leżały w tym namiocie. W tym aucie, że się zostawili tam, w lesie. Co żeście banku kradli w nocy. Śledzą z kierownikiem mafii, kurwa, jak nie będzie, ja to pan tutaj obaj. Dobra! O cholera, no teraz się idę troszeczkę się osrałem. Bo oni powiedzieli, widzowie, że jak tego nie oddam, to widzowie spalą mi gospodarkę. Ty, to ja widzowie gdzie będę mieszkał? Ty, ja widzowie powiem wam chyba, że od razu po tej akcji chyba jadę tego, kupić to. No. Chuj, widzowie, ja tym uciekam. Powiem wam tak, co jak co widzowie, naprawdę widzowie fajna ta była ta działka, ale opuszczamy ją i kupujemy widzowie tą nową gospodarkę. Bo oni widzowie tutaj w nocy przyjadą, ja to muszę widzowie zobaczyć na odcinku jeszcze, nie? Jak widzowie tutaj przyjadą, wszystko będzie się palić. Jup. A tym widzowie wyjeżdżą. Bo teraz widzowie gdzie tu ucisnę. Uciekamy widzowie z tymi workami. Tylko właśnie widzowie teraz gdzie? Wiem, do Krystiana pojadę, o! No, do Krystiana pojadę. Chowam to. Jep. Wyjeżdżamy widzowie kapitalnie furgonetką oczywiście. Volkswagen Transporter. Jadę widzę, jest to kasą kapitalną. Jedziemy widzę, jest to kaską. Jedziemy widzę, do tego, do Krystiana. Skować oczywiście to. Jak mi widzę, spalą gospodarkę, wtedy dopiero będzie problem. Tylko pójdzie na śmietnik. Dobra. Gdzie ta gospodarka była? Ty, to widzę, no to tak naprawdę widzę, musimy dzisiaj kupić tę gospodarkę. Bo oni wzajemnie chcą kasę odzyskać. Groził mi bronią, widzieliście? To był napad normalnie. Mafia przyjechała. Pruszkowska.
Jep! Zajeżdżamy. Ty, czekajcie, gdzie to schować teraz. Chuja, do bory wjadę. Kurwa, jeszcze tu ktoś mi tego habeta postawił. Jak to się ustawia? Dobra. Otwórz to. Dobra, zajeżdżamy. Ja pierdolę, worki pogubiłem. Dobra, widzę, bo tutaj to nie wejdzie. Ale sraka. Ale manianę teraz waliłem, ty. Ty, ja z tą muszę, widzę, wyjeżdżać. Ty, bo 50 tysięcy wyleciało, jeden worek. Ty, gdzie mam tym wjechać teraz? Może tutaj wejdzie to? Też chyba nie wejdzie. Ty, czekajcie, może tu by weszło to. Dobra, wejdzie. Nie, nie wejdzie. Kurwa. Dobra, jadę tu. Dobra, elegancko. Dobra. Czekajcie. Dobra, zamykamy tutaj, widzę, te bramę. No auto jest tutaj, nie będzie widać, nie? Tutaj zamykamy. No to w sumie widzę nic, tak naprawdę widzę, tamte pytanie dla was było zbędne, nie? Czy kupujemy gosmarkę? No to przyjdzie, widzę, po dzisiejszym odcinkiem wiem, że muszę kupić, nie? Bo oni mi tamte gosmarkę wieczorem spalą, przyjadą. Kurwa, furgonetkę mi ukradli. Jedzie? Moja furgonetka! Proszę się zatrzymać! Moja furgonetka! Zdrogi! Ogodziński jedzie! Pierdole, widzę, czekajcie, to ja uciekam. Tylko żeby tutaj nie zobaczyli, gdzie ja idę. Bo jak oni tutaj zobaczą, że tutaj do Krystiana poszłem. Dobra, bo nie wyjeżdżają. Kasa gdzie jest? Facet! Nie no, widzę, ja tam tego smarka, widzę, nie ma co wracać. Oni mnie zniszczą. Wlazł, uciekł. Ja go dorwę, szedł. No, ja nie będzie pojechałem. To jest dobra, to jest sprawa. Ja ją obetnę, już gospodarka idzie na śmietnik. Pod poraniec będzie pan teraz. Powiem wam, widzę, ta gospodarka stanie sporona, nie? Żywcem. Bo wiecie, z mafy nie ma co widać zadzierać, nie? Dobra. Dziękuję wam za obejrzenie odcinka. Pamiętajcie o tym, o tej społeczności. Zagłosujcie w ankiecie. Zostawcie łapkę w górę pod dzisiejszym filmem. Subskrypcja na kanale. Oczywiście nie będziecie żałować. Dajcie suba na kanale, łapkę w górę. Napiszcie hashtag nowa. Ja wam przypnę oczywiście serduszko. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Trzymajcie się, miłego dnia i nara.